Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym. Jest to dosyć specyficzna działalność. W ogóle przedsiębiorczość jest sama w sobie bardzo interesującym zjawiskiem i od ostatnich 20 lat bardzo żywo zaczęła odgrywać bardzo dużą rolę w ogóle we współczesnej gospodarce. Bardzo dużo poświęca się jej uwagi. Mamy takie nawet, można by było powiedzieć, że stała się przedsiębiorczość czymś w rodzaju takiego bohatera, sławy, influencera. Pewnie większość z Państwa zna i słyszała o ruchu startupowym. To jest jeden z właśnie z tych obszarów przedsiębiorczości, który zyska bardzo dużo na znaczeniu, ale też bardzo dużo wagi przykłada się przedsiębiorczości wewnątrzkorporacyjnej. Na przykład to jest też taka nowa gwiazda dzisiejszego biznesu, czyli próba ożywienia wielkich korporacji przez to, że tworzy się taką specjalną przestrzeń dla osób o takich predyspozycjach czy skłonnościach przedsiębiorczych, po to, żeby one miały więcej swobody działania i żeby dzięki temu mogły ożywić te korporacje, wlać w nie nowego ducha i tak dalej. No i też taką też znaną, też bardzo dużo dzieje się w przedsiębiorczości, small biznesie. Pojawiły się takie nowe odmiany przedsiębiorczości, na przykład przedsiębiorczość technologiczna, czy wysokich technologii, której przykładem jest właśnie przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym. To są często firmy, one różnią się od startupów, ponieważ nie mają w planach jakiejś niesamowitej ekspansji w rozumieniu zbudowania niezwykle wielkich firm, natomiast bardziej eksploatują wiedzę i umiejętności, korzystając z faktu, że dzięki temu, że są małe, są również bardzo sprawne, wyspecjalizowane, mają bardzo wysoki poziom kompetencji, zarówno technologicznych, jak i naukowych. I w związku z tym służą jako takie otwieracze do butelek, czy otwieracze do konserw, czyli służą do rozwiązywania problemów. I ta forma przedsiębiorczości też bardzo, bardzo zyskała w ostatnich latach, więc tak naprawdę z tą przedsiębiorczością dużo się dzieje. No i tak jak powiedziałem, przedsiębiorczość technologiczna jest bardzo, bardzo teraz, dzięki sukcesom takich postaci jak Elon Musk, bardzo, bardzo ciekawym i interesującym zjawiskiem do badania. Jakby można było podsumować dzisiaj właśnie przedsiębiorców? W ogóle zacznijmy od tego, kim są przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy to są osoby, dzisiaj takich się definiuje, to jest tak zwana definicja ekonomiczna przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy są to osoby, które rozpoznają potrzeby innych ludzi i potrafią je zaspokoić w zorganizowany, systematyczny, powtarzalny i zrównoważony sposób. Czyli taki sposób, który dzięki temu, że zaspokajają potrzeby jakichś odbiorców, czy będą to firmy, czy będą to klienci indywidualni, robią to nie doraźnie, tylko robią to systematycznie cały czas i potrafią się z tego utrzymać, prawda? Przynosi to zyski, jest to działalność dochodowa, zapewniająca tym przedsiębiorcom satysfakcję, ale również wszystkim tym, którzy inwestują czy współtworzą tego typu przedsięwzięcia, oni też czerpią z tego jakieś korzyści i są z tego zadowoleni. Więc to jest definicja przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą, żeby być przedsiębiorcą, w ogóle trzeba mieć takie cztery kompetencje. One nie są naturalne, to znaczy nie są wrodzone. To są kompetencje, które człowiek trenuje w sobie. Prawda? I największym wyzwaniem jest to, że ciężko jest się ich nauczyć z książek, trzeba je po prostu sobie wytrenować. I pierwszą z tych kompetencji jest umiejętność dostrzegania potrzeb luk rynkowych. To mogą być potrzeby innych ludzi, to mogą być potrzeby organizacji, to mogą być jakieś niedoskonałości w tym, co się aktualnie dzieje wokół nas. Drugą umiejętnością, czy taką kompetencją są kompetencje związane z organizacją, czyli tworzenie pomysłu biznesowego i jego wcielaniem w życie. Prawda? Mówimy, że to są umiejętności organizacyjne, czyli zdolność przekuwania marzeń w fakty. Jest to też kompetencja, której człowiek się uczy, te umiejętności można rozwijać. Ważna jest też umiejętność tworzenia oferty zrozumiałej dla klienta, prawda? No bo odpowiedź na zapotrzebowanie na przykład, nie wiem, takich firm jak NASA, nie wystarczy tylko stworzyć produkt, który odpowiada tym potrzebom, ale jeszcze trzeba umieć zakomunikować, że się ten produkt ma i jakie są jego zalety. Trzeba to po prostu udowodnić, przedstawić klientowi. Więc to jest ta drugi obszar kompetencji przedsiębiorców. Trzecim obszarem kompetencji przedsiębiorców jest umiejętność gromadzenia zasobów.
czyli tworzenia oferty, organizacji biznesu, zdobywania kapitału, wykorzystywania kapitału. Bez kapitału w zasadzie cała ta konstrukcja nie istnieje, jeśli nie zdobędzie się odpowiednich zasobów. No i czwartą kompetencją jest umiejętność zachowania równowagi, a więc takie konstruowanie biznesu, takie zarządzanie biznesem, żeby on przynosił korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Jeżeli tej równowagi nie ma, jeżeli sam przedsiębiorca na przykład nie zarabia na tym, co robi, albo jego pracownicy są niedopłaceni, albo klienci czują się oszukani, to taka firma nie zachowa, znaczy nie utrzyma się na rynku, prawda? Nie ma szansy na przetrwanie, więc nie będąc zrównoważoną, nie jest biznesem trwałym. I teraz przekładając te umiejętności, bo to są tak zwane ogólna teoria przedsiębiorczości, czyli ona dotyczy zarówno szefów wielkich korporacji, jak i właścicieli małych biznesów, czyli niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem stoiska z hot dogami, czy kierujesz Amazonem, w zasadzie te cztery kompetencje powinieneś mieć, oczywiście na różnym poziomie, prawda? No bo do kierowania stoiskiem z hot dogami te kompetencje mogą być dużo mniejsze niż w przypadku budowania startupu czy budowania takiej firmy jak Amazon. Natomiast jeżeli wchodzimy już w taki obszar tej przedsiębiorczości technologicznej, to tutaj mamy kolejne wyzwania się przed nami pojawiają. Dodatkowe umiejętności są potrzebne. I tutaj sukces w high-techu w dużej mierze zależy od kwestii, które są częściowo właśnie cechami charakteru, a częściowo też umiejętnościami, które człowiek opanowuje. Bardzo istotna jest kwestia postawy. High-tech nie jest sferą, obszarem dla osób, które są niecierpliwe. Tutaj jest niezwykle ważna cierpliwość, wytrwałość, umiejętność komunikacji, zdolności przywódcze. To zresztą, nawiasem mówiąc, będziemy o tym mówili na jeszcze kolejnym spotkaniu, kiedy będziemy omawiali case Elona Muska, że no, z tych wszystkich umiejętności, które tutaj są, to akurat jego najsłabszym punktem jest cierpliwość, prawda? Więc. Ale to są te rzeczy, które trzeba mieć, ponieważ niestety w sektorze technologicznym sukces rzadko przychodzi z dnia na dzień. Niejednokrotnie jest poprzedzany wieloma latami niepowodzeń, zanim w końcu następuje przełom, który sprawia, że ta technologia zaczyna rzeczywiście działać tak, jak tego po niej się spodziewamy, albo czekamy na moment, w którym klienci, potencjalni odbiorcy zrozumieją, że ta technologia może być dla nich użyteczna, że rozwiązuje ich problemy. Często jest tak, że technologia jest gotowa wcześniej do wykorzystania niż rzeczywiście następuje jej wdrożenie. Po prostu ludzie zwyczajnie nie mają ani okazji, ani ochoty za bardzo z niej korzystać. Dopiero jakaś zmiana sprawia, że nagle technologie, które istniały wcześniej, stają się niezwykle popularne. Mamy tego doskonałym przykładem. Są te technologie komunikacyjne dzisiaj, prawda? Przed pandemią możliwość organizowania telekonferencji istniała, ona funkcjonowała już od wielu, wielu lat, natomiast w niewielkim stopniu była wykorzystywana przez bardzo wąską grupę odbiorców. Z prostego powodu nie było takiego przyzwyczajenia. No, nawet nie tylko nie było takiej potrzeby, ale też bardzo dużą rolę odgrywało przyzwyczajenie. Łatwiej było się umówić na spotkanie i pojechać na spotkanie. Człowiek robił robił coś, co dobrze znał, niż polegać na kompetencjach technicznych innych osób, które były zróżnicowane, prawda? Jeden nie potrafił ustawić kamery, drugi nie potrafił uruchomić dźwięku, trzeciemu się coś zacinało, czwarty miał słabe łącze i w konsekwencji te spotkania online były frustrujące. Dopiero kiedy pojawiła się sytuacja taka, w której nie było innej możliwości, to nagle wypchnęło to kompetencje wielu osób do takiego poziomu, że nagle ta technologia stała się użyteczna i powszechnie stosowana, prawda? I teraz jest alternatywą, realną alternatywą w stosunku do tego, co do spotkań fizycznych. Więc tutaj ta cierpliwość, wytrwałość, zdolności przywódcze są bardzo ważne. Nawiasem mówiąc, dokładnie to samo dotyczy obecnego przełomu. Technologia wielokrotnego używania rakiet nośnych znana była od wielu dziesięcioleci, chociaż nigdy nie została w pełni wdrożona w całości. Były próby różne, będziemy o tym mówili, słynny program DCX, który zainspirował Elona Muska,
Ale nikt nie widziano w tym jakiejś potrzeby, realnej potrzeby wdrożenia tego na szerszą skalę. Wiedziano, że jest taka możliwość. Nie uważano, że to jest do czegoś przydatne. No, a dopiero w momencie, kiedy ktoś udowodnił, że w pełni skonfigurował, dał przykład, pokazał, jakie są korzyści wynikające z wdrożenia tego typu rozwiązania, to nagle eksplodował rynek, wszyscy się gwałtownie rzucili w stronę tych rozwiązań. W związku z tym ta przewaga, którą zyskało na przykład SpaceX, nie jest przewagą trwałą, prawda? Wiadomo bardzo dobrze, że ze względu na to, że nie ma tutaj jakiegoś bardzo dużego know-how, no może poza obszarem software'u, czyli zarządzania lotem, w związku z tym jak gdyby to nie zdoła, że tak powiem, tak stricte utrzymać, jeżeli by pozostał na tym poziomie, na którym obecnie jest, to bardzo szybko konkurenci dociągną, że tak powiem, do tego poziomu, jaki reprezentuje obecnie firma SpaceX. Czyli postawa. Polityka w sektorze technologicznym, a zwłaszcza w sektorze kosmicznym, odgrywa ogromną rolę, dlatego że bardzo często jest tak, że różnego typu technologie powstają w wyniku zainteresowania, to rządy najczęściej eksploatują czy eksplorują możliwości, jakie tworzą nowe odkrycia naukowe. W niewielkim stopniu, czy jeszcze ciągle w niedostatecznym stopniu robi to biznes. Biznes jest zasadniczo bardziej, ma większą awersję na ryzyko. W związku z tym i też chętnie posiłkuje biznes, jeśli rzeczywiście wykorzystuje jakąś nową technologię, czy robi badania takie aplikacyjne, to oczekuje, że gdzieś tam jakieś wsparcie polityczne również będzie. I z tego powodu, żeby odnieść sukces w high-techu, trzeba rozumieć politykę. I trzeba wykorzystywać sprzyjające czynniki polityczne. W wielu przypadkach jest tak, że w zasadzie, żeby doprowadzić do przełomu technologicznego, konieczne jest oddziaływanie na dwóch poziomach. Z jednej strony na poziomie innowacji, czyli dokonywania realnych odkryć i zmian, ale z drugiej strony również kształtowania środowiska politycznego, czyli zachęcanie, zainteresowanie instytucji, wspieranie czy budowanie koalicji osób, które popierają daną technologię czy dany kierunek rozwoju. I dopiero wtedy, kiedy nastąpią sprzyjające zmiany polityczne, to dopiero wtedy następują połączenie tych dwóch obszarów, które dają możliwość dokonania jakiegoś breakthrough, jakiegoś przełomu technologicznego. Dzisiejsze ożywienie w sektorze kosmicznym jest związane również między innymi, to się wzajemnie napędza. Nowe możliwości, które zostały pokazane przez SpaceX, zachęciły NASA do postawienia sobie śmielszych celów. Możliwość zrealizowania tych celów przy mniejszym budżecie odblokowała również poparcie polityczne. Do tego jeszcze dochodzi wejście do rywalizacji takich krajów jak Chiny i rosnące napięcie w stosunku do Rosji, co powoduje, że dla całego tak zwanego sektora, prywatnego sektora kosmicznego nagle odblokowało się działanie, możliwość pozyskania tych pierwszych istotnych klientów, jakimi są organizacje rządowe, a w drugiej kolejności dopiero może się budować w pełni komercyjny rynek dla różnych rozwiązań. I trzecim obszarem, czy trzecim kwestią jest po prostu szczęście. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, w których o pewnych sprawach decyduje po prostu fart. I tutaj też trzeba być na to przygotowanym. Szczęście sprzyja zuchwałym, ale też szczęście sprzyja przygotowanym. Czyli firmy technologiczne muszą zachowywać wysoki poziom takiego wrażliwości na otoczenie. To jest rzecz szczególna w stosunku do takiego klasycznego biznesu. Wiele firm w takim klasycznym obszarze sprzedaży, produkcji, mówimy nawet, że one działają trochę z zamkniętymi oczami, czyli mogą działać całe, nawet lata, funkcjonować na autopilocie z zamkniętymi oczami, nie zwracając specjalnie uwagi na otoczenie, bo to otoczenie stosunkowo mało się zmienia. A nawet jeżeli nie zauważą jakiegoś zwrotu, to mają dość czasu i pieniędzy, żeby szybko nadgonić ewentualne braki. W sektorze technologicznym szanse rzadko kiedy się powtarzają. Jeżeli nie wykorzystasz swojej szansy, to najczęściej korzysta z tego ktoś inny. W związku z tym tutaj firmy technologiczne wykazują się dużo większą wrażliwością na to, co się dzieje wokół nich, mają szerzej otwarte oczy, muszą mieć szeroko otwarte oczy i muszą szybko reagować właśnie na pojawiające się możliwości.
Więc to jest taka cecha dosyć specyficzna sektora high-tech. No i warto spojrzeć na to przez pryzmat tego, co się aktualnie dzieje, bo o przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym można opowiadać bardzo długo. Ona się nie zrodziła, znaczy dzisiaj przeżywa okres takiego renesansu, chociaż tak naprawdę można powiedzieć, wskazać przedsiębiorców kosmicznych już po początkach ery kosmicznej. Na przykład Robert Goddard był takim przedsiębiorcą kosmicznym działającym w oparciu o fundusze prywatne. Werner von Braun był w pewnym sensie przedsiębiorcą, chociaż zbudował system agencyjny. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj właśnie ci przedsiębiorcy mają inne szanse, inne możliwości i rozbudzenie się tego sektora, prywatnego sektora kosmicznego i zmiana również nastawienia, zmiana polityki, bardziej korzystny klimat polityczny i taka życzliwość, jaką darzą coraz więcej takich instytucji politycznych darzy właśnie obecność sektora kosmicznego, to wszystko prowadzi do tego, że po pierwsze stoi przed nami realna szansa zbudowania w ogóle dużej infrastruktury kosmicznej i szerokiego udziału firm prywatnych w eksploracji kosmosu, ale z drugiej strony również rodzi pytania, dokąd chcemy dojść. I to, co jest bardzo interesujące, to to, że biznesmeni, przedsiębiorcy chyba po raz pierwszy, no dobrze, może z wyłączeniem właśnie tych dwóch wielkich wizjonerów, jakimi byli Robert Goddard i Konstanty Ciołkowski, który akurat nie był przedsiębiorcą, Robert Goddard i Werner von Braun, ale po raz pierwszy prywatni przedsiębiorcy mają wpływ na kształt polityki kosmicznej. Czyli poniekąd oni również tworzą pewną ideologię tego, jak ma wyglądać ludzka ekspansja i ludzka obecność w przestrzeni kosmicznej. Przestrzeń kosmiczna jest wielkim znakiem zapytania dla ludzkości. Co z nią można zrobić? I dzięki temu, że do tej pory ta polityka wobec przestrzeni kosmicznej była kształtowana przez system, tak zwany system agencyjny, czyli przez agencje rządowe, które głównie w sektorze kosmicznym, a głównie w kosmosie, szukała de facto to, co się mówi w geopolityce, projekcji swoich interesów tutaj na planecie Ziemia, czyli przede wszystkim interesów politycznych i wojskowych. Czyli de facto kosmos był taką kolejną areną gry o władzę, gry o wpływy, ale wpływy, które koncentrowały się głównie w obszarze globu ziemskiego. W konsekwencji, jeśli spojrzymy na politykę kosmiczną Związku Radzieckiego, czy Stanów Zjednoczonych, czy obecnie Chin, jest to wciąż gra o pozycję na arenie międzynarodowej, której dominującą pozycję zajmuje przede wszystkim polityka i interesy militarne. Interesy naukowe i zainteresowania naukowe są dosyć drugorzędne. Tak naprawdę one były realizowane przy okazji, jako pewna forma listka figowego, która miała, że tak powiem, pokazać, że nie jest to po prostu brutalne zawłaszczanie zasobów, tylko jest to jakaś forma no, właśnie takiej ekspansji, rywalizacji, coś w rodzaju takiej sportowej rywalizacji, prawda, że obowiązują tu jakieś zasady, nie jest to po prostu takie drapieżne zawłaszczanie wszystkiego, co się tylko trafi, ale tak naprawdę w rzeczywistości kosmos był miejscem, w którym można było napiąć mózgu i pokazać, kim się jest, prawda, co się potrafi. Jeżeli prześledzimy ideologię, jaka przyświecała Kennedy'emu w rzuceniu wyzwania, czy rzuceniu hasła, że Stany wylądują na Księżycu, to pierwotna decyzja prezydenta była taka, że w zasadzie jemu było wszystko jedno, co tam zrobią. Był nawet pomysł zrzucenia na Księżyc bomby atomowej, po prostu zrobienia wielkiego wybuchu na Księżycu, po to, żeby pokazać, że się potrafi, prawda? Dopiero później naciski ze strony sektora przemysłowego doprowadziły do tego, że przyjęło to formę, okej, to nie wysyłamy tam próbnika z naszą flagą, tylko wyślemy tam ludzi, którzy, bo to będzie ładniej wyglądało, prawda? Więc ten upór w tym, żeby to była ekspansja z ludźmi na pokładzie, nie miało to uzasadnienia ani naukowego, ani ekonomicznego, miało to czysto polityczny, no, propagandowy cel i dlatego ta ekspansja też tak dziwnie.
skończyła się wtedy, kiedy prezydent Nixon uznał, że cele zostały zrealizowane i w zasadzie nie ma już specjalnej potrzeby. Nasz przeciwnik przegrał, Rosjanie dokumentnie przegrali, więc my możemy te zasoby przeznaczyć na coś innego i już nie musimy. Flaga, nasza flaga jest na Księżycu. Kosmos już nie jest nam do niczego potrzebny, prawda? Okej, NASA będzie realizować sobie jakieś dodatkowe cele, ale wielkiej ekspansji, o locie na Marsa, o budowaniu jakichś niesamowitych tutaj struktur na Księżycu już nie ma mowy. I to już nawet w ostatnim przemówieniu, które ostatniej rozmowie, którą prowadził z astronautami na Księżycu w 70 roku, to już wtedy zaznaczył, prawda, że przed końcem tego stulecia w zasadzie Amerykanie na pewno nie staną na powierzchni Księżyca. To już świadczyło o tym, że jak gdyby Amerykanie wiedzieli, że te 30 lat następnych nie będzie w zasadzie tej kontynuacji. Więc z tego powodu o takiej jasnej wizji tego, co mamy robić w kosmosie i dokąd zmierzamy, to nie było mowy. I do dziś w gruncie rzeczy nie ma mowy, bo kiedy patrzymy na działania NASA w tej chwili, czy Chińczyków, to tam nie ma żadnego planu jakiegoś skoordynowanego i przemyślanego planu, który mówi, do czego potrzebny jest nam kosmos. Jest to zwyczajnie prosta ekstrapolacja, że tak powiem, dotychczasowych działań, czyli wysłanie jakichś sond, czujników, badania Księżyca, może udowodnienie, że można mieszkać na Księżycu, ale nie ma w tym jakichś planów rozwoju infrastruktury gospodarczej czy rozszerzania obecności ludzi, trwałej obecności ludzi poza naszą planetą. Podobnie z programem kosmicznym Chin. Tam są pewne szczegóły, jakieś pewne elementy, typu na przykład Chińczycy ostatnio ogłosili w zeszłym tygodniu, że będą budowali elektrownie kosmiczne, co jest też bardzo starym pomysłem, od wielu lat się pojawiającym. I to jest jakiś element rzeczywiście takiej polityki gospodarczej, prawda? Czy można powiedzieć, że to jest jakiś element, no z jednej strony na pewno ma to wymiar polityczny, ale z drugiej strony jest to próba jakiegoś stworzenia jakiegoś rozwiązania gospodarczego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ten program niewiele się różni od programu amerykańskiego pod tym względem. No i teraz wracając do naszych wizjonerów, a więc do sytuacji, w której okej, zostawmy na boku system agencyjny, on się kieruje zupełnie innymi agendami, on ma swoje własne cele. Spójrzmy na to z perspektywy ludzi, którym zależy. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o takich ludziach, którzy spojrzeli na to tak trochę odwrotnie, bo jak bardzo dużo mówimy o Elonie Musku, a de facto o koncepcjach Roberta Zubrina, o czym będę mówił w następnym spotkaniu. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na rzecz troszkę mniej może znaną publiczności, ale niezwykle frapującą, która też zdobywa szerokie poparcie, chociaż wśród bardzo specyficznej grupy interesariuszy, prawda? Czyli na Gerarda O'Neilla i Jeffa Bezosa, którzy zresztą, nawiasem mówiąc, Jeff Bezos niedługo zapewne poleci w kosmos, prawda? Zaraz po Richardzie Bransonie. Co jest przedmiotem sporu? Ponieważ pomiędzy tymi wizjonerami, sektorem prywatnym, ten sektor prywatny tak naprawdę, jego specyfika polega właśnie również i na tym, że on się nie kieruje stricte ideologicznymi interesami, znaczy stricte ekonomicznymi interesami. Kiedy dziennikarze mnie pytają, czy ekonomicznie kosmos nam się opłaca, to odpowiedź jest jasna. W tej chwili absolutnie nie. I przez długi czas jeszcze nie. Problem polega z kosmosem na tym, że mamy bardzo wysokie bariery wejścia. I w zasadzie musielibyśmy się zgodzić na długotrwałe inwestycje, bardzo duże inwestycje i bardzo długotrwałe inwestycje, zanim dojdziemy do takiego punktu, w którym w końcu zaczniemy czerpać z tego jakieś korzyści i stopniowo te korzyści zaczną przeważać nad kosztami. Ale żeby dojść do tego punktu, trzeba przeskoczyć bardzo wysoki mur. I z tego powodu żaden biznesmen kierujący się stricte ekonomicznymi założeniami nie wejdzie w sektor kosmiczny. To jest po prostu za mało pieniędzy. I dlatego w ekspansji kosmicznej ogromną rolę odgrywa ideologia. I to, co mamy specyficznego w przypadku sektora kosmicznego, to trzeba mieć świadomość,
że nie można budować obecności w sektorze kosmicznym. Znaczy, oczywiście sektor kosmiczny też jest dobry biznes dla małych firm, takich jakie są w większości, na przykład przedstawiciele polskiego sektora kosmicznego, to są w większości małe firmy, to dla nich to jest po prostu bardzo dobry biznes, które ma wysokie bariery wejścia, więc trudno się tam dostać, ale jak się już dostaniesz, to masz stabilną sytuację, całkiem sporo pieniędzy za bardzo wyrafinowane rozwiązania, które się oferuje, chociaż małej ilości egzemplarzy. Nie jest to produkcja masowa, jest to raczej produkcja prototypowa na zamówienie, no trochę jak samochody luksusowe, prawda? Więc bardzo, bardzo przyjemny segment rynku, który można sobie przez całe lata funkcjonować, mieć poczucie satysfakcji i tak dalej. Ale no, dla większych firm sektor kosmiczny jest też rentowny, ale ograniczony w porównaniu z tym, co mogą zarobić na tak zwanym szerokim rynku. Dużo więcej można zarobić, jak widać po przykładzie Amazona, jeśli by się zaczęło budować proste sklepy internetowe i zajęło się e-commerce, prawda? Więc po co wchodzić w kosmos, który ma wysokie bariery wejścia i ma ograniczoną pulę pieniędzy, którą można na tym zarobić? Więc tak naprawdę, jak gdyby ta ekspansja, ta nowa formuła ekspansji biznesu kosmicznego w mniejszym czy większym stopniu będzie napędzana ideologią, tylko to jest ideologia, która bardzo różni się od tej wizji politycznej, którą kierują się rządy. To jest ideologia, która jest mocno, można powiedzieć, uduchowiona. Do tego wyścigu kosmicznego pomału dołączają się na przykład transhumaniści. Długo by opowiadać o tych różnych aspektach filozoficznych, prawda? Futuryści, transhumaniści, różne takie nurty filozoficzne, ale oni wpływają na ludzi, którzy mają pieniądze i skłaniają ich do tego, żeby w ten sektor inwestować. Jednak przed tymi różnymi wizjonerami stoi bardzo poważne wyzwanie. To jest pytanie o to, jak ma wyglądać nasza przyszłość w kosmosie, i tym ważnym wyzwaniem jest pytanie o grawitację. Jeżeli spojrzymy na różnego typu problemy, z jakimi borykamy się w przestrzeni kosmicznej, to widzimy, że w zasadzie duża część z nich mniej lub bardziej skomplikowany sposób daje się pokonać. W przypadku na przykład problemu wody. Już w tej chwili, znaczy do niedawna wydawał się to jeden z najistotniejszych problemów, jakie można sobie wyobrazić w przypadku ekspansji kosmicznej, ale od pewnego czasu wiemy, że nie jest on tak trudny, jak nam się wydawało. Po odkryciu wody na Księżycu, w zasadzie jeden z największych wyzwań, jaki stał przed obecnością ludzi na Księżycu, został poniekąd rozwiązany. Już wcześniej wiedzieliśmy, że na przykład, że powierzchnia Księżyca zawiera relatywnie dużo tlenu. W związku z tym mamy oba komponenty potrzebne do przetrwania. Mamy energię, czy w zasadzie wszystkie trzy. Mamy energię, mamy wodę, mamy powietrze, mamy tlen. W przypadku Marsa mamy wodę, tlen możemy sobie wyprodukować i mamy energię. Trochę mniej, ale mamy. Więc w zasadzie dostępność wody i dostępność energii, dostępność tlenu sprawia, że to są problemy techniczne, które możemy w mniejszym czy większej skali pokonywać, stopniowo pokonywać. Natomiast jest problem radiacji. Problem radiacji to też jest w zasadzie problem masy, prawda? Jeżeli dysponujesz odpowiednią masą, jeżeli dysponujesz odpowiednią ilością materii, to jesteś w stanie stworzyć odpowiednio grube osłony, które sprawią, że ten problem radiacji będzie ograniczony. Możesz to ewentualnie skompensować energią. Jeśli masz wystarczająco dużo energii, to możesz sam wytworzyć własne pole magnetyczne, które osłoni cię przed przynajmniej częścią cząstek promieniowania. Natomiast problem, z którym nie możemy sobie poradzić zbyt łatwo, to jest problem grawitacji. I to jest wyzwanie, które stoi przed wszystkimi osobami, które zajmują się ekspansją ludzi w kosmos. I ona wygenerowała dwa różne rodzaje odpowiedzi. I to jest ta główna linia podziału, która tworzy różnicę pomiędzy zwolennikami otwartej przestrzeni, czyli zwolennikami koncepcji High Frontier, i zwolennikami rozwoju opartego na planety, czy na jakieś tak zwane studnie grawitacyjne, czyli zwolenników, jak to mówią ich przeciwnicy, tych kulek mułu, czyli dirty balls, czyli tych właśnie różnych kawałków materii rozsianych po kosmosie. O co chodzi?
Grawitacja z jednej strony jest na pewno ludziom niezbędna. Wiemy o tym, już od wielu lat prowadzimy badania, że przyzwyczajenie, czy w ogóle grawitacja wywiera na ludziach dużo, brak grawitacji, wywiera dużo bardziej niszczący wpływ niż na przykład kwestia promieniowania. Że generuje mnóstwo różnych problemów, a szczególnie istotny problem dotyczy nawet nie nas tu i teraz, ale naszych dzieci. Czy możemy rozmnażać się w kosmosie? Jeżeli dzieci będą urodzone w warunkach mikrograwitacji, nie będą zdolne po prostu do funkcjonowania w środowisku planetarnym. I nie wiadomo tak naprawdę, czy będą w ogóle zdolne do przeżycia. Więc jeżeli ludzkość ma się realnie rozwijać poza planetą Ziemią i być zdolna do reprodukcji i trwania poza Ziemią, musi rozwiązać problem grawitacji w taki czy inny sposób. Drugim problemem jest pytanie, co zrobić z dziurą grawitacyjną. Grawitacja wyznacza bardzo wysokie i surowe warunki pokonywania ograniczeń związanych z lądowaniem i ze startem z powierzchni różnego typu ciał niebieskich. Ziemia ma relatywnie wysoką, znaczy głęboką studnię grawitacyjną w relacji do pozostałych planet. Drugą taką dziurą grawitacyjną w naszym układzie, podobną do Ziemi, jest Wenus. Więc jeżeli byśmy chcieli szukać tej stabilnej grawitacji zbliżonej do ziemskiej, to w zasadzie mamy bardzo ograniczony wybór. Możemy próbować osiedlać się na Wenus, co z wielu powodów jest niezwykle skomplikowane ze względu na warunki, jakie tam panują. Przede wszystkim na powierzchni, prawda? Stężony kwas siarkowy, bardzo wysoka temperatura, topiąca metale i praktycznie najprawdopodobniej na powierzchni na pewno brak wody, czyli ogromne, ogromne trudności związane z funkcjonowaniem w takim środowisku. Dużo prościej byłoby zasiedlić oceany niż próbować budować naszą obecność na obszarze Wenus. Z kolei w chmurach wenusjańskich, no to mamy problem budowania struktur, które by się unosiły w tej grubej, gęstej atmosferze, co jest problematyczne. Innym miejscem, gdzie mamy bardzo zbliżone warunki, są ewentualnie Uran i Neptun, które znowu mamy poruszanie się w chmurach, czyli jakieś osiedla latające. Mamy zbliżoną do ziemskiej grawitację na poziomie chmur, czyli mniej więcej około 1 G, trochę mniej, ale po pierwsze jest to bardzo daleko. Po drugie, znowu nie ma stałej powierzchni, w której moglibyśmy kopać i ryć. Jupiter czy Jowisz odpada ze względu na to, że grawitacja na poziomie chmur jest za wysoka, ponad 2,5 G, więc zostaje nam tylko Mars. Mars i Księżyc. Księżyc 1/6 grawitacji Ziemi, Mars 1/3 grawitacji Ziemi, czyli tak naprawdę nie rozwiązujemy problemu. Trochę go łagodzimy w przypadku Marsa, ale ten problem jest, prawda? Pytanie, czy tyle wystarczy, czy dla zdrowia i funkcjonowania naszego gatunku grawitacja na poziomie 1/3 G jest wystarczająca do tego, żebyśmy mogli tam funkcjonować w długim okresie. I to jest ta odpowiedź na to, no i jeszcze kolejny problem związany z energią, czyli żeby wejść do dziury i wyjść z dziury, potrzebujemy bardzo wysokiej energii. Jeżeli mielibyśmy wszystko wozić, że tak powiem, z Ziemi na orbitę, to musielibyśmy dysponować ogromnymi energiami i zużywać ogromną ilość różnego typu paliw, żeby uzyskać efekt pozwalający nam na masowe wynoszenie czegoś w kosmos. A później, kiedy już to wszystko wyniesiemy w kosmos, znowu lądujemy w kolejnej dziurze, jakim jest na przykład grawitacja Księżyca czy grawitacja Marsa. I żeby cokolwiek stamtąd wysłać, znowu ponownie musimy pokonywać dziurę grawitacyjną. To wszystko w gruncie rzeczy, zdaniem niektórych, nie ma sensu. Czyli jeżeli już dokonaliśmy takiego wysiłku, że wyrwaliśmy się z obszaru ziemskiej grawitacji, to pojawia się pytanie, po co wchodzić do niej ponownie? Prawda? I będę jeszcze o tym mówił na kolejnym spotkaniu, jaka jest odpowiedź Roberta Zubrina przede wszystkim na te dylematy i jaka jest odpowiedź w związku z tym Elona Muska, dlaczego Musk upiera się, że chce, żeby cywilizacja ludzka rozkwitała na Marsie, a nie na przykład, nie wiem, na Wenus, Uranie, czy chociażby w otwartej przestrzeni. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę właśnie o zwolennikach otwartej przestrzeni i o zwolennikach High Frontier, prawda? Więc mamy tak naprawdę w tej chwili w sektorze kosmicznym, tym prywatnym, inspirowanym ideologią, tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, mocnym
Prędzej czy później być może powstanie na tym tle jakaś religia albo jakiś ruch parareligijny. Bo to jest jedyna siła, która jest w stanie ludzi zmusić do długotrwałego, terminowego inwestowania w jakieś rozwiązanie bez możliwości uzyskania krótkoterminowych zysków. Natomiast de facto w tej chwili taką rolę pełni poniekąd taki ruch parareligijny, jakim są te ideologie kosmiczne. I są jakby dwie wizje. Osiedla w kosmosie, osiedla na planetach, prawda? Jakie tutaj są zalety tych osiedli w otwartym kosmosie? Po pierwsze, nieograniczony dostęp do energii, skalowalny, do energii odnawialnej, jaką jest Słońce. Czyli nie ma ograniczeń związanych z życiem na planetach, gdzie najczęściej jest jakiś opór, znaczy obrót tych planet, w związku z tym ta energia nie jest dostępna non-stop, prawda? Możemy to rozwiązać poprzez magazyny energii, możemy na Księżycu na przykład gromadzić energię w ciągu dnia księżycowego, a później ją oddawać w czasie nocy, ale jednak jak gdyby, no i też jest kwestia skalowalności. Nie możemy obudować całej powierzchni Księżyca ogniwami słonecznymi, bo nie będziemy mogli z niego korzystać w inny sposób. W przestrzeni kosmicznej nie ma takich problemów, prawda? Możemy budować dowolne instalacje, dowolnie dużo instalacji. Tej przestrzeni na pewno nam się nie skończy. Niskie koszty transportu. Jeżeli kiedy jesteśmy poza dziurą grawitacyjną, poza studnią grawitacyjną, to możemy przesuwać duże masy pomiędzy różnymi orbitami przy względnie niskich kosztach, względnie. Możemy korzystać z asysty grawitacyjnej dużych ciał niebieskich. Więc to jest to pytanie, które stawiają zwolennicy tego rozwiązania. Najcenniejsze w tej przestrzeni jest to, że jak się, najcenniejsze w byciu poza dziurą grawitacyjną jest to, że nie jesteś już w dziurze grawitacyjnej, prawda? To jest zaleta, nie wada. Więc należy to z tego skorzystać, prawda? No wadą jest to, że trzeba sobie poradzić z problemem radiacji, jak już tam jesteś, no bo nie masz tej wielkiej masy, która cię chroni przed radiacją, tak jak w przypadku Księżyca czy Marsa, ale tak jak już powiedziałem, to jest kwestia masy odpowiedniej, prawda? Można temu ten problem rozwiązać, to jest konstrukcyjnie do zrobienia, pod warunkiem, że oczywiście dysponuje się odpowiednio dużą ilością po prostu masy, prawda? Czyli regolitu, wszystko jedno czego. Osiedla na planetach, zalety. Mamy osłonę przed radiacją. I są łatwe, względnie łatwe do zbudowania, bo wystarczy koparka, trochę jakiegoś, może być plastiku, może być jakiegoś cementu, może być nawet zwykła woda. Na planetach takich jak Mars, sama zmarzlina może nam uszczelnić na przykład nasze schronienie. Możemy korzystać z lokalnych zasobów, natomiast największe wady to jest właśnie to, że do pewnego momentu problemem jest właśnie energia i transport. Czyli problemem jest dostępność energii, na przykład na Marsie chociażby zapylenie, no i transport, prawda? Komunikacja jest wyzwaniem, prawda? Nie mamy dostępu do pozostałej części Układu Słonecznego. No i tutaj właśnie spójrzmy na to, jak ten problem próbuje rozwiązać Gerard O'Neill, a de facto w jaką stronę zmierza Jeff Bezos i jego zwolennicy. Gerard O'Neill, inżynier z lat 70., który jako pierwszy relatywnie systemowo próbował rozwiązać problem, te problemy, o których mówiliśmy, czyli problem grawitacji, problem radiacji, problem budowania samopodtrzymujących się osiedli ludzkich poza Ziemią, przy czym oparte to było na realnych badaniach, nie po prostu na sobie wizjonerstwie, bo były wcześniej takie pomysły, na przykład osiedla Nordunga w latach 40., pomysły Wernera von Brauna, natomiast to była pierwsza systematyczna próba stworzenia jakiejś inżynierskiej wizji tych osiedli, jak one miałyby wyglądać, jakby były skonstruowane. I tu mamy właśnie film. The human race must leave and occupy other places in space. Do you really believe we can be there soon? Here was a total outsider coming into NASA, talking about project which by all counts looks like the largest space project ever suggested. After he was sort of ousted, that was just a real tragedy. He didn't fit into one box. There's something here that's different. You know, had it only happened, I think we'd be on the moon right now implementing Jerry's visions.
No właśnie, to jest taki krótki filmik mówiący o książce Gerarda O'Neilla High Frontier. To była taka bardzo kompleksowa wizja tego, co, dokąd chcemy zmierzać. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Gerard O'Neill nie tworzył wizji na teraz. On mówił o wizji docelowej. Kiedy mówimy, że Jeff Bezos jest zwolennikiem Gerarda O'Neilla, to nie oznacza, że Jeff Bezos chce teraz już budować te osiedla. Mówimy tylko o kierunku, jaki wyznacza Gerard O'Neill, czyli mówi, jak zbudować miejsce, w którym ludzkość może by kwitnąć w takiej postaci biologicznej, w jakiej obecnie istniejemy, czyli przy wszystkich naszych obecnych ograniczeniach, stworzyć miejsce, które będzie alternatywną dla życia na planecie Ziemia. Jest to plan na stulecia, nie na dziesięciolecia, czy nie na kolejne lata. Więc fakt, że one są takie, jakby zdumiewają nas rozmachem, to nie jest coś, co zniechęca czy onieśmiela, tylko coś, co jest jak gdyby takim wyznaczeniem kierunku, prawda? Więc to jest to. Jak sobie wyobrażał to Gerard O'Neill, zresztą tutaj mamy przykład takiego osiedla. Obecnie myśli się o tym trochę inaczej, nie należy się do tego przywiązywać, bo wykazano sporo wad konstrukcyjnych tego rozwiązania. Dzisiaj mamy do czynienia z mniejszymi, lepiej dopracowanymi projektami, czyli na przykład Kalpana 1 czy Lewis 1. Jest wiele jak gdyby już teraz projektów, które są bardziej wyskalowane, mniejsze, leżą bliżej Ziemi i tak dalej. Oryginalna wizja Gerarda O'Neilla mówiła, że powinniśmy budować osiedla w takim specjalnym miejscu, w punktach Lagrangego w zasadzie, czyli w takim trójkącie między Ziemią, Księżycem i właśnie tym punktem L5, że tam mamy bardzo dużo miejsca i to jest bardzo stabilne miejsce, w którym możemy ulokować nasze osiedla, które będą miały dzięki temu łatwy dostęp do czy do Ziemi, czy do Księżyca, do zasobów Księżyca, ale równolegle też do zasobów całego Układu Słonecznego. Przypominam, że w ciągu roku w pobliżu Ziemi, czyli mniej więcej w promieniu około 2 promieni orbity księżycowej, przelatuje w okolicach Ziemi, no tak lekko licząc, około setki asteroidów. Mniejszych, większych skał, no setka to może przesadziłem, jest ich pewnie ze 20, coś koło tego, przynajmniej baza pokazuje mniej więcej tyle tych obiektów, więc tak naprawdę to nie jest tylko kwestia dostępu do zasobów księżycowych, ale to jest również wykorzystywanie tych zasobów, które de facto przelatują obok nas. To są małe obiekty, ale jednak niektóre z nich liczą po kilkanaście milionów ton, więc nie są wcale z naszego punktu widzenia, są to obiekty, których masa jest mogłaby być dla nas bardzo użyteczna. Jak wyglądała zatem pierwotna wizja? Długi cylinder podzielony na takie 3 pasy, a w zasadzie 6. 3 z tych pasów to są pasy, w których lokują się budynki, a 3 są takimi pasami przezroczystego szkła, przy czym nie jest to jednolita tafla szklana, tylko są to takie małe panele, przezroczyste panele, które łatwo wymienić w przypadku, gdyby zostały uszkodzone, łatwo je wymieniać. Z tyłu tego cylindra znajdują się takie 3 wielkie skrzydła. Te skrzydła to są tak naprawdę pokryte warstwą aluminium odbijającą światło i w zależności od tego, jak szeroko są otwarte, promienie słoneczne, które nadchodzą od strony, że tak powiem, od prawej do lewej, odbijają się od tych skrzydeł i po odbiciu trafiają na prostopadło tutaj umieszczony pas użyteczny czy pas ziemi. W ten sposób mieszkańcy tego pasa cały czas mają jak gdyby swoje słońce nad głową. I ulokowanie tego świecącego słońca też jest regulowane, bo można symulować dzień i noc, otwierając te wszystkie skrzydła szerzej lub je zamykając. W ten sposób można sterować cyklem dnia i nocy w przypadku poszczególnych skrzydeł. No i w ten sposób regulujemy, te cylindry się obracają. Tempo obrotu tych cylindrów ma być tak dopasowane, żeby generować taką siłę grawitacji, jaka nam jest akurat potrzebna w okolicach 1G. Wielkość tych cylindrów jest ograniczona przez pewne zjawisko, którego tak naprawdę nie do końca potrafimy jeszcze w tej chwili ocenić, mianowicie efekt Coriolisa.
Wiemy, że on ma jakiś wpływ na naszą biologię, ale stosunkowo mało badań było do niedawna prowadzonych. To jest taki efekt, który jest taką tajemniczą składową, której wpływu nie umiemy dobrze opisać. Wiemy, że ludzie potrafią się zaadaptować do efektu Coriolisa, ale nie do końca wiemy, jaki jest długotrwały efekt oddziaływania tej siły, ponieważ nigdy nie prowadziliśmy w kosmosie badań nad wytwarzaniem sztucznej siły grawitacji. Były eksperymenty na statku Gemini, były próby stworzenia takiego modułu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale realnie długofalowych prób nie prowadziliśmy, w związku z tym nie mamy pojęcia, jak ten efekt może wpływać na funkcjonowanie ludzi i zwierząt. Ale wiemy, że jest. Więc tak naprawdę tutaj dużą rolę odgrywa również ten efekt. Im mniejszy jest promień, tym silniejszy efekt Coriolisa. Im większy jest promień tego osiedla, tym z mniejszą siłą ten efekt będzie występował. Tu ta obręcz dookoła to jest pas upraw. Tutaj znajdują się uprawy roślin, które nie są chronione przed promieniowaniem, bo rośliny są dużo bardziej odporne na promieniowanie. Mają stały dostęp do słońca, bo to im akurat nie przeszkadza. W związku z tym jest to taki pas, który zapewnia wyżywienie całej tej kolonii. Najmniejsza wersja kolonii opracowana przez Gerarda O'Neilla, łącznie opracował chyba 3 standardowe modele. Najmniejsze osiedle 1 miało liczyć około 10 tysięcy ludzi. W tej chwili w najnowszych wersjach udało się to sprowadzić do mniejszych wartości, do około 3 tysięcy ludzi, chociaż Gerard O'Neill uważał, że 10 tysięcy, tak mu wychodziło z analiz socjologicznych, że taką dającą się, samodzielnie funkcjonującą osadą, osiedlem, które daje ludziom poczucie różnorodności i zapewnia im komfort psychiczny, to jest właśnie minimalna wielkość takiej grupy ludzi, to jest około 10 tysięcy osób. Wtedy ludzie się czują zdrowi, są zdrowi psychicznie i są w stanie funkcjonować w jakimś tego typu środowisku. Ono zapewnia im najlepsze warunki funkcjonowania. Największe wersje miały około od 2 do 20 milionów, w zależności od skali. Największe takie już z wielkim rozmachem stworzone koncepcje miały nawet do 20 milionów ludzi mogły obejmować. Jak to definiował Gerard O'Neill? Powinniśmy sobie zadać pytanie, prawda? I powinniśmy zadać sobie to pytanie i odpowiedzieć na nie tak krytycznie i z odwołaniem do liczb. Jakie jest najlepsze miejsce dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego? Czy jest to Mars, czy jest to Ziemia, czy jest to Księżyc, a może jakaś inna planeta, a może gdzieś zupełnie indziej? I zaskakująco odpowiedź będzie zawsze tylko jedna. Nie da się przed nią uciec. Najlepszym miejscem dla życia ludzkości, dla rozwoju tego rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego nie jest żadna konkretna planeta, tylko jest to właśnie jakieś miejsce gdzieś poza. I to jest właśnie pomysł i to jest to high frontier, to jest właśnie ideologia tych wszystkich zwolenników otwartej przestrzeni. Rzeczywiście, jeśli mówimy o korzystaniu z zasobów nie jednego konkretnego miejsca typu Księżyc albo Ziemia albo Mars, jeśli mówimy o łatwym dostępie do zasobów całego Układu Słonecznego, a przede wszystkim wszystkich tych, które znajdują się w mikrograwitacji, czyli asteroidów, Jowisza, czy pasa lodowego Saturna, czy czegokolwiek innego, to najlepszym miejscem jest to umieszczenie tych osiedli w otwartym kosmosie. Oczywiście należy pamiętać jednej rzeczy. Energia w tym przypadku równa się czas. Czyli my mamy względnie łatwy dostęp do tych zasobów, typu komety, czy jakieś okruchy lodowe, czy asteroidy, ale najczęściej odbywa się to kosztem czasu, czyli mało energii wydajemy na transport, ale to znaczy najczęściej długi czas oczekiwania na dostarczenie tej masy z tych rejonów. Jeśli chcemy to przyspieszyć, musimy wydać więcej energii. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie ma tutaj tych dziur, nie ma tych wybojów, prawda? Nie ma tych wykładniczego wzrostu energii i masy, jaka jest potrzebna do opuszczenia studni grawitacyjnej, ponieważ wciąż poruszamy się w studni grawitacyjnej Słońca, więc jest to pod wieloma względami dużo łatwiejsze. No i stąd właśnie ten pomysł i to jest ta idea, która przyświeca obecnie Jeffowi Bezosowi. Jeff Bezos
Był uczniem Gerarda O'Neilla o tyle, że uczestniczył w warsztatach organizowanych, w seminariach organizowanych przez Gerarda O'Neilla. Nikt nie zdawał sobie tak naprawdę z tego sprawy, ponieważ Jeff Bezos nigdy o tym nie mówił. Trzeba pamiętać, że Jeff Bezos ujawnił swoje ambicje, tak naprawdę wyszedł przed szereg dopiero bardzo niedawno. I to jest paradoks. Jeff Bezos był przedsiębiorcą kosmicznym przed Elonem Muskiem. Blue Origin zostało założone chyba dokładnie w rok przed, czy nawet 2 lata przed Elonem Muskiem. A więc wcześniej myślał o tym. Działał na mniejszą skalę. Nawet po założeniu SpaceX, kiedy SpaceX próbowało rozwiązać różne problemy, Blue Origin działało bardzo po cichu. Udało im się zbudować własny silnik na metan. Udało im się pokonać, rozwiązać problem wielokrotnego startu i lądowania rakiety nośnej na własną rękę tak naprawdę. Jeff Bezos zatrudniał inżynierów SpaceX, zatrudniał inżynierów też z innych firm kosmicznych. Budował tak naprawdę zaplecze, to jest firma o intelektualnym potencjale porównywalnym, a być może nawet przewyższającym SpaceX. Natomiast do tej pory ze względu na pełnienie przez Jeffa Bezosa funkcji szefa Amazonu, było to traktowane trochę jak pet project i Jeff Bezos nie wyrażał ani publicznie, ani nawet prywatnie jakichś głębokich przekonań, ani nie ujawniał się ze swoimi ambicjami. Dopiero kiedy na arenie pojawił się Elon Musk, kiedy rozgorzała wojna pomiędzy dwoma panami, kiedy, i to jest wojna, która jej źródło nie kryje się wyłącznie w niechęci osobistej i w ambicjach. Jej źródło kryje się również w innych ideologiach i innym spojrzeniu na przyszłość rodzaju ludzkiego, to dopiero wtedy Jeff Bezos postanowił poniekąd trochę zrzucić maskę i wystąpić otwarcie. Powiedział o swoich ambicjach, ujawnił je na konferencjach, powiedział, jaki jest jego plan, jaka jest jego wizja ekspansji kosmicznej. Zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Amazonu po to, żeby mógł się w całości oddać temu tej swojej wizji i nie wpływać już tak naprawdę, żeby nie było takiego obawy, że jego działania na polu Blue Origin będą miały jakiś wpływ na notowania czy spojrzenie inwestorów na Amazon. Rozdzielił bardzo wyraźnie te dwie sfery. To jest interesujące, bo Jeff Bezos, znaczy Elon Musk zrobił dokładnie odwrotnie, prawda? Czyli Elon Musk raczej wzmacnia wzajemnie oba biznesy, czyli SpaceX pomaga mu rozwijać biznes w Tesli, Tesla pomaga mu rozwijać SpaceX, prawda? Czyli nie stawia tutaj twardych granic pomiędzy tymi spółkami, wręcz przeciwnie. Jeff Bezos robi dokładnie odwrotnie, prawda? Czyli oddzielił biznes w postaci Amazonu. Blue Origin jest niezależnym przedsięwzięciem realizowanym z jego prywatnych środków. Żeby było jeszcze ciekawiej, środki, jakimi dysponował przez cały ten czas Jeff Bezos i dokapitalizowanie jak gdyby Blue Origin było dużo większe niż SpaceX przez cały ten czas. Już na samym początku, już nawet pierwsze inwestycje w Blue Origin były większe niż cała kwota, jaką przeznaczył na ten cel przeznaczyło SpaceX czy Elon Musk, a dzisiaj kapitalizacja, no teraz się to trochę zmieniło, bo przyszli inwestorzy prywatni, ale był taki moment, w którym mniej więcej różnica była nawet 10-krotna, prawda? Więc teraz Jeff Bezos trochę paradoksalnie, myślę, że tego rzeczywiście mocno boli, próbuje nadrabiać te wszystkie zaległości, idąc do przodu. No i kiedy mówimy w takim razie, co się dzieje dalej, już podsumowując, trochę zmierzając do zakończenia, jak wygląda ta realizacja wizji Gerarda O'Neilla dzisiaj i jak wygląda najbliższa przyszłość? Pierwszym ważnym elementem, może jak gdyby można podzielić to na dwa obszary. Pierwszym obszarem jest biznes, czyli takie krótkoterminowe interesy ekonomiczne. Obaj panowie mają ten problem, że chcą powiększyć pulę pieniędzy, którymi dysponują, oferując jakieś korzyści inwestorom krótkoterminowym, których nie obchodzi tak naprawdę ideologia. Obaj znaleźli na to dwa różne rozwiązania. W przypadku SpaceX jest to Starlink, czyli program kosmicznego internetu, który ma w przyszłości dostarczać pieniędzy SpaceX na realizację jego idei.
Sam Elon Musk uważa, że to może być o granicach 50 miliardów dolarów rocznie. To jest taka kwota, która może napłynąć, znaczy to mogą być dochody, jakie będzie czerpała ta firma ze swojej działalności. To może być ta kwota, którą może zasilać SpaceX w dalszych działaniach. Natomiast w przypadku Jeffa Bezosa to jest turystyka kosmiczna, prawda? Czyli cały ten projekt. Obaj panowie mają w tym ukryte bardzo konkretne interesy, chociaż interesy, akurat wizja Jeffa Bezosa jest dużo bardziej spójna. To znaczy Jeff Bezos próbuje budować bazę technologiczną, czyli zdaje sobie sprawę, że dojście do budowy tych wielkich osiedli kosmicznych wymaga rozwoju technologii, przede wszystkim technologii rakietowych. I z tego powodu turystyka to jest trochę jak wspinanie się na szczyt. Zakłada takie obozy przejściowe przed wspięciem się nad Mount Everest. I te obozy przejściowe to są najpierw hotele na bliskiej, niskiej orbicie kosmicznej, później są w dalszej odległości, jest infrastruktura, czyli na przykład fabryki, są kopalnie na Księżycu, bo one są najbliższe realizacji i cała technologia wydobywania surowców z Księżyca. W dalszej kolejności są samowystarczalne osiedla kosmiczne, na razie w małej skali, jeszcze w mikrograwitacji, a w dłuższej perspektywie budowa właśnie już tych osiedli Gerarda O'Neilla w mniejszej skali oczywiście, czyli to są te osiedla bardziej typu Kalpana 1, czyli rzędu tam 3000 osób, prawda, na orbicie w obracającym się dysku. Więc jest to taka wizja, która wyznacza konkretne etapy do osiągnięcia w konkretnych latach. W przypadku, i jest to spójne z tą, jak gdyby ten biznes, który wybrał sobie Jeff Bezos, jest spójny z tym, co zamierza robić, czyli turystyka kosmiczna jest wstępem do osadnictwa kosmicznego. W przypadku Elona Muska jest to dużo trudniejsze, ponieważ Elon Musk, globalny internet kosmiczny, nie prowadzi do osadnictwa na Marsie. To nie są rzeczy, które są od siebie wzajemnie zależne. Elonowi Muskowi na dodatek wcale nie jest do szczęścia potrzebne lądowanie na Księżycu. To jest misja NASA. To NASA chce to osiągnąć, prawda? To mu jest przydatne tylko jako źródło pieniędzy, natomiast w tym jego celu, jakim jest lądowanie na Marsie, w niczym to nie pomaga, bo warunki na Księżycu są zupełnie inne niż warunki na Marsie i w związku z tym ten obchód księżycowy nie pomaga w żaden sposób. Więc to są te sfery biznesowe. W sferze ideologicznej Bezos osiąga większe sukcesy niż Elon Musk w pozyskiwaniu zaplecza w postaci poparcia elit. Wizja Elona Muska ma raczej poparcie po stronie, można powiedzieć, że bardziej demokratyczna. To znaczy lądowanie na Księżycu, będziemy jeszcze o tym mówić na następnym spotkaniu, opiera się bardziej na takim masowym ruchu ludzi, którzy chcą gdzieś wyemigrować, chcą mieć nową szansę, chcą podbijać nowy kontynent. To jest trochę inna wizja, prawda? Natomiast w przypadku Jeffa Bezosa ta wizja osiedli kosmicznych to jest, odwołuje się poniekąd do głębokich lęków, jakie są zakotwiczone w elitach. Jeff Bezos mówi do bogatych. Elon Musk odwołuje się do takiego przeciętnego szarego człowieka, który marzy o tym, żeby człowiek stanął na Marsie. Natomiast Jeff Bezos oferuje konkretne rozwiązania bogatym, czyli odwołuje się do lęku przed globalną katastrofą, przed asteroidami, epidemiami, zmianami klimatycznymi, rewoltami, wszystko jedno, prawda? Czyli de facto bazuje na tym samym zjawisku, jakim bazują prepersi, czyli wszyscy ci, którzy szukają zabezpieczenia przed potencjalnym końcem naszej cywilizacji. Czyli turystyka kosmiczna przemawia do tych elit właśnie i cała ta wizja osiedlania się w bliskim kosmosie przemawia do elit, ponieważ im pozwala rozwiązać ten problem, jakim jest właśnie po pierwsze bliskość Ziemi, czyli możliwość ciągłego prowadzenia interesów, ciągłej obecności również w stosunku do planety Ziemia. Osadnictwo na Marsie tego nie oferuje, jest potężna dziura czasowa. Czyli komunikacja z Marsem jest bardzo utrudniona, prawda? To jest wielominutowe opóźnienie, co najmniej półgodzinne, co znaczy, że nie można uczestniczyć na bieżąco w funkcjonowaniu w tej przestrzeni informacyjnej Ziemi. One będą prędzej czy później odseparowane, czyli mieszkańcy tych osiedli marsjańskich nie będą uczestniczyli w normalnym obiegu informacji ziemskim.
to jest dobre, może to być postrzegane jako coś dobrego, ale też jako coś złego. W przypadku osiedli na bliskiej orbicie, jak gdyby to jest jedna przestrzeń informacyjna, opóźnienie jest tutaj minimalne. W związku z tym można siedzieć sobie w takim osiedlu kosmicznym, na bieżąco przeglądać na przykład notowania spółek i wydawać polecenia, komunikować się z ludźmi, którzy pozostają na Ziemi, kierować swoim biznesem, prawda? Czyli jest to coś, co do tych ludzi bardzo mocno przemawia. Istnieje ogromne zmęczenie impotencją agencji kosmicznych i rządów. Trzeba pamiętać o tym też, że były robione takie symulacje finansowane przez osoby prywatne. Do dziś dnia nie udało się ustalić pełnej listy osób, które brały udział w tego typu seminariach, ale były organizowane seminaria finansowane przez najbogatszych technologicznych, tych bogaczy, które miały na celu ustalenie, jaka jest wersja, najbezpieczniejsza wersja stworzenia właśnie takiego bezpiecznego raju, który by zabezpieczył ich przed potencjalną katastrofą. I rozważano różne scenariusze, zarówno podziemne osiedla zamknięte, leżące gdzieś w głębokich górach, osiedle umieszczone w krajach trzeciego świata, też zamknięte, prawda, gdzieś w wysokich Andach, i osiedla podmorskie. I w zasadzie we wszystkich tych scenariuszach kończyło się to prędzej czy później katastrofą, czyli przeprowadzenie takiej symulacji przetrwania takiej osady, w której mieszkają bogaci, zawsze się to wszystko kończyło katastrofą, niepowodzeniem z kilku powodów. Po pierwsze, nie da się takiego osiedla całkiem zamknąć. Po drugie, zawsze istnieje jakaś forma, jakaś grupa ludzi, która będzie musiała chronić to osiedle. I we wszystkich tych scenariuszach albo ci strażnicy zwracali się przeciwko swoim pracodawcom, albo kolonia rozpadała się od wewnątrz ze względu na brak możliwości wyjścia z tej kolonii, albo z powodu braku surowców, braku dostępu do energii i do surowców, które są niezbędne do przetrwania takiego osiedla, niezależnego przetrwania osiedla. Propozycja Jeffa Bezosa nie jest rozwiązaniem krótkoterminowym, ale rozwiązuje większość tych problemów. Izolacja jest naturalna. Łatwo takie osiedla bronić i uniemożliwić dostęp do niego, jeżeli się nie chce, żeby ktoś do niego się dostał. Relatywnie, no nie jest to może super proste, ale nie ma skończonych zasobów, prawda? Czyli te zasoby są de facto nieskończone, bo są zasobami całego Układu Słonecznego i nie ma problemu energii. No i przy odpowiednim poziomie automatyzacji nie ma też problemu strażników. No, czyli nie ma tutaj tych dwóch grup, które można by było skierować przeciwko sobie. Więc z tego powodu jest to wizja bardzo atrakcyjna, która przyciąga kolejnych inwestorów, prawda? Długoterminowych inwestorów, którzy chcą w ten problem inwestować. Nie będę mówił, bo jeszcze pewnie o tym wspomnę, jak wyglądała ścieżka rozwoju Blue Origin. Ważne jest to, o czym powiedziałem, że Blue Origin dysponuje bardzo zbliżoną technologią do SpaceX. Nie ma jeszcze wprawdzie rakiety typu Starship, ale całą tą technologią wielokrotnych startów i lądowań, ona jest udoskonalana, rozwijana, bardzo niezawodna. Od wielu już praktycznie lat Jeff Bezos testuje, jak szybko można wysyłać kolejne pojazdy, jak bardzo można obniżyć koszty startów tych rakiet. On to robi na wlotach suborbitalnych, więc one nie przyciągają tyle uwagi, co działania SpaceX, ale de facto technologia jest ta sama. To jest tylko kwestia rozmiarów i mocy. Więc to jest dużo łatwiej to później wyskalować, większą skalę, niż to by się mogło wydawać. Chwilowo to wygląda w ten sposób, że takie statki jak New Shepard wykonują krótki skok suborbitalny, czyli po prostu jest sobie taka maszynka, którą się tankuje, ona się wznosi na odpowiednią wysokość, wyrzuca kapsułę, kapsuła sobie leci przez chwilę w próżni w stanie nieważkości, po kilku minutach opada w atmosferę, rozwijają się spadochrony, kapsuła opada na ziemię miękko, w tym czasie pierwszy stopień łagodnie ląduje, całkowicie automatycznie, wszystko jest całkowicie zautomatyzowane, w związku z tym można w ten sposób, prawda, i znowu trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest tylko kwestia samych pieniędzy, to jest też kwestia budowania zaplecza w postaci followersów, czyli osób, które będą popierać, poparcia politycznego, ponieważ tak jak powiedziałem, wyjście, szerokie wyjście w kosmos wymaga nowej religii.
I prędzej czy później obaj panowie przystąpią do ekspansji ideologicznej, czyli rozpoczną szeroki program przekonywania mas, że ich wizja jest prawdziwa, słuszna i skuteczna. Będą się starali promować tę ideę wśród i tworzyć sobie obozy, bloki zwolenników swojej wizji ekspansji kosmicznej. Na razie jest na to jeszcze trochę za wcześnie, bo ta technologia nie jest w pełni dojrzała, ale to jest bardzo bliski moment. To jest kwestia, perspektywa roku, dwóch albo trzech, kiedy rzeczywiście tego typu zmiana nastąpi. No i to jest w skrócie, kończąc, tak to ma wyglądać. Tak jak mówiłem, to cele są nie tylko biznesowe, ale cele są ideologiczne. Krótko mówiąc, to ma być przyszłe działanie, bo to, o czym powiedzieliśmy sobie, to jest na razie loty suborbitalne. Prawdziwym kolejnym celem ma być zbudowanie rakiety New Glenn, dokładnie ta sama technologia, tylko loty orbitalne, głównie na dalekie orbity i na Księżyc.
własna rakieta w posiadaniu Jeffa Bezosa, której profil będzie bardzo zbliżony lotów do lotu obecnego Falcona 9, czyli dwa człony, pierwszy człon, który ląduje na barce, automatycznej barce należącej do Blue Origin, drugi stopień będzie napędzał ładunki, wynosił je na orbitę lub w kierunku Księżyca i będzie się spalał. Jak na razie nikt nie planuje ich lądowania na Ziemi. To dać, że tak powiem, Jeffowi Bezosowi niezależność, możliwość tworzenia własnych osiedli kosmicznych. Najważniejsze zadania, które teraz przed nim stoją, to jest rozwój sprawności silników niezawodności rakiet. Trzeba po prostu dużo, 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 dużo razy polecieć, żeby doprowadzić do tego, że technologia będzie absolutnie niezawodna. To jest bardzo ważne i w ogóle cały cel tworzenia osiedli kosmicznych w tej chwili, przede wszystkim hoteli kosmicznych, to jest, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wizja Gerarda O'Neilla ma się sprawdzić, musimy stworzyć absolutnie niezawodną technologię, czyli absolutnie niezawodną automatykę, czyli taką, która będzie w stanie działać dziesiątki lat w zasadzie bez wymiany, bez konserwacji, całkowicie zautomatyzowany sposób, albo w sposób, który możliwy jest przy minimalnym nakładzie sił i środków. Więc żeby to osiągnąć, trzeba budować kolejne generacje hoteli kosmicznych, coraz większych, coraz bardziej skomplikowanych i coraz bardziej zautomatyzowanych, ale równocześnie niezawodnych. Przejście z rutynowych operacji takich suborbitalnych do poziomu po prostu kosmicznych hoteli. To jest to. W drugiej kolejności, dzięki pieniądzom NASA, budowanie sektora wydobywczego, czyli rozwijanie technologii wydobycia surowców, przywożenia ziemi, ale ziemi i innych surowców nie na ziemię, czyli nie przywożenie na przykład metalu, aluminium i tak dalej na ziemię, bo to się kompletnie nie opłaca, ale wydobywanie ich, dostarczanie do osiedli kosmicznych, bo one tam są najcenniejsze, prawda? Tam są tak naprawdę najbardziej użyteczne. I to dzisiaj bym to tak podsumował. No, myślę, że tak. Tak bym to podsumował właśnie w ten sposób. Dziękuję.